bawił się tam. No. Widziałeś kiedyś prawdziwego hipisa? Nie. Tylko miałam taki modelik z Lego. Kwiatami w kapeluszach? Dobrze. Plażą z kwiatami. Kojarzą, kwiaty mi się kojarzą z płatkami, z pyłkiem, z ogrodem i z pięknością. A dzieci kwiaty? Dzieci? Kwiaty? Kipisi? Słyszałeś o kipisach kiedyś? Wiesz, kto to był? Nie, ale słyszę. Nie. A nie widziałeś nigdy na filmie? Nie. Nie? Dobrze. A z czym ci się kojarzy słowo kipisi? Z kimś takim grzecznym, czy raczej takim... Hippie się kojarzy z bajką, z którą oglądałem w Domisie. A, no dobrze! Tutaj do dobra, czekaj, chcesz skoczyć? Czym tobie się kojarzą? Czym tobie się kojarzą, Jasiu, jeszcze? Z hip-hopem. Dobrze. Bo mi się jeszcze kojarzy z hipopotamem. Okej, okay. Czekaj, teraz następny. Tak, wyją zgodnie z naturą. Mhm. Nie są spięci. Muzykę grają. Mają takie kolorowe ubrania. Dobrze. Takie luźne. Strasznie. Zwykle mają długie włosy, opaski, okulary ciemne. Świetnie, bardzo dobrze, dziękujemy. Z hipistrem. A co oni takiego robią? No, są hipisami. Czyli co, jak się ubierają? A jak hipisi? Mi się kojarzą? Specyficzne kultury, tak zwana subkultura, która chyba dzisiaj przeżywa odrodzenie, tak mi się wydaje. Dziękuję. Dzieci kwiaty kojarzą się z ogólną rozwiązłością i luźnym sposobem życia. Kto to są hipisi? No tutaj właśnie przykład. Hipisi jest to subkultura, tak? Jest to subkultura, która cechuje się konkretnym jakimś ubiorem, muzyką, zachowaniem, stylem bycia, stylem życia. Nie polecam. No. To była taka grupa ludzi, podobni do siebie. Dziękuję. To są tacy ludzie, którzy mają takie jakieś specjalne religie. Poczekaj chwilę, dobra, muszę coś zrobić jego. Charakterystycznie ubierają. Do szkoły. Do szkoły. Już.